Od aktualizacji, w której pojawiła się Adora, wraz z nią pojawiła się nowa mechanika, czyli można połączyć Adorę ze świątynią. Dzisiaj spróbujemy to sobie zrobić, ale zanim to witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Bloons Tower Defense Battle 2 na moim kanale, w kolejnym odcinku, na którym będziemy grali świąteczną bananzę. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego filmu z tej bananzy, wrzuciłem go wczoraj, jeżeli macie ochotę to po prostu sobie zobaczcie, a tymczasem co? Z góry dziękuję za każdą pozytywną ocenę pod tym filmem, wasza aktywność napędza ten kanał, także wielkie dzięki. No i co, ja już nie przedłużam, przejdźmy sobie do gry i spróbujmy zbudować te super świątynie, Adorę, nie wiem jak to nazwać. Okej, więc jesteśmy już w grze i zanim zaczniemy, oczywiście chciałem tylko przypomnieć o moim kodzie twórcy. Mój kod twórcy to OJC, wielkie dzięki każdej osobie, która ten kod wpisuje, czy to w Bloons Tower Defense 6, czy to w Bloons Tower Defense Battles 2. No i co moi drodzy, my lecimy sobie na specjalną świąteczną bananzę. Przypominam, jest to Speedy Bananza, czyli połączenie trybu Speed oraz Bananzy. Bananza to oczywiście tryb, w którym mamy dużo więcej golda, natomiast tryb Speed to tryb, w którym jesteśmy w stanie wysłać balony rundę wcześniej, balony szybciej się poruszają oraz przychód dostajemy szybciej, ten, który budujemy poprzez wysyłanie balonów. Okej, ta mapka byłaby perfekcyjna na to, co chcemy zrobić. Ogólnie to granie tą strategią, będziemy grali strategią Super Małpka, Monkey Village oraz Farma, tylko że jeżeli planujemy budowę świątyni, to nie jest za dobra strategia. To nie jest za dobra strategia z jednego powodu. Z jednego bardzo prostego powodu, a mianowicie, jeżeli planujemy budowanie świątyni, to lepiej wziąć jednostki różnego typu, tak? Czyli nie brać tylko super małpki i dwóch jednostek supportowych, tylko lepiej wziąć, wiecie, super małpkę, jednostkę supportową i jednostkę, nie wiem, albo primary, albo militarną. Także dużo lepiej zamiast Monkey Village sprawdziłby się tutaj, tak mi się przynajmniej wydaje, sprawdziłby się tutaj Darkling Gun. Ta strategia, którą ja wam teraz pokazuję, jest dużo lepsza, jeżeli nie planujecie budować świątyni, bo Monkey Village bardzo mocno wzmacnia dolny tier super małpki, no a jeżeli nie planujecie budować świątyni, to najprawdopodobniej chcecie grać dolnym tierem super małpki, no bo to jest najlepsza alternatywa, jeżeli nie chcecie budować świątyni. Znaczy, najlepsza alternatywa. Tak naprawdę to powiedziałbym raczej, że świątynia jest alternatywą dla tego dolnego tieru, bo ten dolny tier super małpki jest naprawdę bardzo, bardzo mocny, po prostu. Okej, zastanówmy się, gdzie chcemy Adorę postawić. To jest bardzo ważne, bo od tego będzie zależało, gdzie będziemy potem stawiali tą naszą świątynię, więc okej, niech świątynia będzie tutaj. Znaczy, po prostu Adora będzie musiała być w zasięgu, nie? To jest jakby ważna, ważna sprawa. Czy ja chcę zagrać super małpką od razu? Zagrajmy sobie od razu super małpką, na wszelki wypadek. Okej, przeciwnik też gra super małpką. Najprawdopodobniej na banandzie wszyscy teraz będą próbowali zbudować tą świątynię. Wiecie, tą fuzję z Adorą. No, jestem ciekaw w sumie. Jestem w sumie ciekaw, jak to wyjdzie. Jeszcze ani razu nie udało mi się tego zrobić. Więc, no cóż. Więc tym bardziej. Przypominam, Adora jest fajna, tym bardziej do grania z super mobkami, ponieważ je wzmacnia. To wzmacnia je dopiero od drugiego poziomu. Tutaj, tak jak możecie przeczytać, na drugim poziomie zwiększa zasięg wszystkich super małpek oraz o 15% oraz Pierce o 1, więc to jest całkiem spoko. Wiecie, jak na drugi poziom. To jest naprawdę szybko, bo wydaje mi się, na przykład Obyn wzmacnia druidów od poziomu trzeciego, więc tutaj mamy już na drugim poziomie boosta i zobaczcie teraz, powoli się te niebieskie przebijają, teraz Adora wbija poziom i patrzcie co się dzieje, ile ten jeden Pierce'u zrobił. Możecie sobie cofnąć, jak nie zwróciliście uwagi, ale naprawdę sporo po prostu to zmieniło. Sporo to zmieniło. Pójdziemy sobie pod dolny tier, pod marketplace'y. Będziemy się starali możliwie jak najszybciej zbudować. Wydaje mi się, że ja powinienem raszować. Raszujmy zielonymi balonami, żeby jak najszybciej sobie wbijać ten przychód. Czy ja chcę już grać? Czy ja będę chciał w ogóle zagrać Monkey Police? Jeżeli tak, to muszę być uważnym, żeby Monkey Police nie wchłonęło mi... No właśnie, żeby... W sensie, żeby moje Monkey Police nie zostało wchłonięte potem przez świątynię, którą będę chciał zrobić, nie? No bo to zdecydowanie nie jest coś, co chcielibyśmy osiągnąć. Przez przypadek. Dobra, wydaje mi się, że skoro ja tak mocno bazuję na wysyłaniu balonów na przeciwnika, to może dobrze by było też... Ja bym dostawił jeszcze jedną super małpkę. Z tej będziemy robili świątynię, z tej na górze. No, idealnie, bo nie wiecie, nie zabiera mi za dużo zasięgu, więc wydaje mi się, że to jest całkiem spoko pomysł. W sensie, nie, że nie za... No, jakby w jej zasięgu nie ma nic póki co. Nie ma farm i o to mi chodzi, żeby nie było farm w zasięgu.
tej super małpki. Dobra, zbudujmy sobie górny tier. Możemy iść pod górny tier. Oczywiście w zasięgu Monkey Village jak najwięcej sensu ma budowanie farm, po prostu, bo przypominam, Monkey Village dolny drugi tier daje zniżkę, do trzeciego tieru mamy zniżkę, więc tym bardziej, wiecie, tak jak mówię, sporo sensu ma budowanie farm w zasięgu Monkey Village. Budujemy sobie marketplace'y, nie wiem, czy marketplace'y są lepsze, ale tak spróbujemy sobie zagrać. No i co, 1700 przychodu prawie, więc to jest całkiem sporo. Muszę oczywiście uważać na rundę dziesiątą, na rundę z fioletami. Dobrze było, jakbym ulepszył jakąś super małpkę na dolny, na przykład trzeci tier. Także to też sobie możemy zrobić. Dolny trzeci tier, przypominam, jeżeli chcecie iść pod, na upgrade pod fiolety, to nie łączcie z górą, nie ulepszajcie góry. A, moment, bo ta super małpka w ogóle miała być przecież... ta super małpka miała być świątynią, więc co ja robię? W ogóle nie wiem, dlaczego farmera nie postawiłem. Pewnie już straciłem bardzo dużo bananków, ale no trudno. Tym się też nie przejmujemy, wiecie. Na banandzie można sobie na trochę więcej, powiedzmy, pozwolić, bo i tak tego golda mamy mnóstwo. Okej, gra z Dartlinganem. To jest strategia, która ma... A, ale to nie gra z farmami. To moim zdaniem w late game mam totalną przewagę. Granie bez farm na banandzie to jest... No mówię, jeżeli nie wygra tego jakoś wcześniej, no to w late game mam po prostu przewagę. Mogę zawsze w ogóle dostać Monkey Village, jeżeli będę miał problem z fioletami, natomiast... No właśnie, bo jeszcze wiecie, do tego dojdzie zaraz camo pancerz i tak dalej, no więc może jednak lepiej by było co nieco tutaj podostawiać. Tylko czekajcie, bo Monkey Village ulepszy trochę range tej super małpce, tego też byśmy za bardzo nie chcieli. On w ogóle... A, czekajcie, bo gadam i gadam, a już mogę poulepszać sporo rzeczy. Mi się wydaje, że on w ogóle od fioletów, żebym go pokonał fioletami, gdybym zaczął wysyłać. Dobra, przestaję wysyłać. No, totalnie bym go pokonał fioletami. Mam nadzieję, że to go w sensie nie pokona, bo tak to się nam nie uda przeprowadzić naszego eksperymentu. Chociaż w sumie... Okej, okay, nie, to go pokonało. No niestety, no to się nie udało, bo... A, okej, okay, on ulepszył, ale jakieś lagi w ogóle były. On zdążył ulepszyć ten, widziałem to Monkey Village. Ale nie wiem, widocznie coś strasznie ścinało. No nic, trudno. Miejmy nadzieję, że kolejny meczek będzie lepszy. Przynajmniej 5 gwiazdek dostałem. Czy to oznacza, że mamy ten nowy awatar? Tak, to będzie to oznaczało, że mamy nowy awatar. Super. Dobra, oczywiście, że go sobie zaraz ustawimy, tylko że najpierw odbierzmy nagrody. Gdzie to te awatary się ustawiało, co? Profile, tutaj prawdopodobnie, tak? I pyk, piękny świąteczny awatar. Czy ja mam jakąś ramkę świąteczną? Ej, ja chyba mam świąteczną ramkę. Z poprzedniego tego, patrzcie. To chyba jest rok temu można ta ramka była do zdobycia z reniferami. Fajna. Fajnie wygląda, więc sobie ją też ustawimy. Świąteczny klimat na moim banerze bluncowym panuje. No i co? My zaczynamy kolejną grę, no i mam nadzieję, że tym razem uda mi się znaleźć kogoś, kto faktycznie, wiecie, z kim faktycznie będę miał okazję do tego late game'u sobie po prostu pograć. Dziwna sprawa, bo gościu boosta na mnie użył. Ogólnie gramy na mapce Star. Łódź podwodna, Mortar oraz Adora. No... No nie wiem, w sensie to takie trochę dziwne połączenie. Jak na banandze. Także, nie wiem, wydaje mi się, że gość sobie, wiecie, tak po prostu for fun odpalił. No zobaczymy. Może mnie zaskoczy, no jakby w early game ma szansę, natomiast później moja strategia powinna być dużo mocniejsza od jego strategii, więc generalnie... No cóż, jest jak jest. Ale no, mam nadzieję, że chociaż uda się tą zupgrade'owaną świątynię zbudować, nie? Ale dobrze farmię w tej grze, zobaczcie ile mam farm. Mega dużo farm. Dobrze. Stawiamy super małpki. Na wszelki wypadek, gdyby chciał mnie przycisnąć fioletami. Niski poziom Adory, bo Adorę późno postawiłem. To od razu się przyznaję. Dobrze było chyba wbić jeszcze, o, czwarty dolny tier Monkey Village, bo tutaj trzeci dolny tier daje 10% więcej golda za wysyłanie balonów i czwarty dolny tier daje kolejne 10%, więc dzięki temu, tak jak widzicie, przychód robi się naprawdę spory. I to tak konkretnie. Zastanawiam się, gdyby on na mnie wysłał naprawdę dużo fioletów, to ja bym tego nie wybronił, tak mi się wydaje. Ale nie wiem. Takie mam po prostu przeczucie. Dobra,
W tym momencie ja proponowałbym sprzedaż tego, tego i postawienie, proszę bardzo. Mamy teraz w tym momencie ulepszenie, które daje nam 10 tysięcy co rundę. Więc, a nie, 20 tysięcy, okej, to 20 tysięcy daje co rundę, teraz mi się przypomniało. Potrzebujemy czegoś na pancerz, może weźmy robomałpkę. Dlaczego nie? Chociaż ja to bym tu powolutku stawiał już. Tu będziemy grali świątynię plus minus w tym miejscu. Postawmy sobie San Avatara, no i w tym momencie dostawiam jakąś jednostkę primary. Znaczy najpierw dostawmy może, tylko że to zwiększa range'a. To czekajcie, bo nie muszę... O, pójdźmy w ten sposób. 50 tysięcy. Dobra, ten upgrade nie zwiększa range'a. No i w magicznych jednostkach wypadałoby chyba też wydać 50 tysięcy. Może nie będę od razu budował, wiecie, świątyni. W sensie poczekam jeszcze chwilę, bo po co mam ją w tym momencie budować? Chodzi o to, że to nadwręża mój budżet. Dlatego nie chcę tego robić. Nawet jeżeli mnie teraz na to stać, to bardzo mocno nadwręża mój budżet w tym momencie. Więc może lepiej byłoby, wiecie, gdybym najpierw kupił sobie czwarte tiery, potem poszedł pod Monkey Polis, potem kupił jeszcze piąty tier górny i tak dalej, farmy. I dopiero wtedy zaczął się bawić, bo, no tak jak mówię, lepiej jest po prostu przyfarmić konkretnie na początku. I tak nie mam się czego obawiać, bo w tym momencie mam San Avatara w zasięgu Adory plus Monkey Village, więc moim zdaniem to na spokojnie wybronię wszystko, co jest w stanie na mnie wysłać w tym momencie. Także spoko, lecimy z Monkey Polis. No i zbieramy sobie powolutku na... Zbieramy powolutku na piąty górny tier. Okej. Muszę się teraz wstrzymać chwilę. Okej, on nie wiem, on na razie gra tylko mortarami, łodziami i tak dalej, no. Kiepsko ta jego strona wygląda. Ja w tym momencie już naprawdę mega się rozpędziłem z farmieniem. Także wydaje mi się, że przewagę mamy olbrzymią. Postawię sobie jeszcze Monkeynomics. Dobra, w tym momencie wydaje mi się, że mogę sobie trochę odpuścić farmienie. I może bardziej skupić się faktycznie na budowie tej świątyni. Zagrajmy. Okej, Sun Temple mogę pójść tylko. Okej, mamy Sun Temple zbudowane. No i w tym momencie robimy to samo. Jaki jest ręcz? Nie wiem, czy to nie zostanie wchłonięte. W sumie możemy zrobić tak, żeby zostało, nie? Pyk, o. Okej, czekajcie. Co ja robię? Odpalmy skilla Monkeynomics. Chcemy, żeby to zostało wchłonięte. Teraz, ale może jeszcze dostawmy coś, bo nie wiem, czy będzie 50 tysięcy. No i stawiamy super małpki w zasięgu świątyni. Dobra, tak powinno być w porządku. No i tak naprawdę Adorę ulepszam na 20 poziom przy użyciu golda, jakiego wyfarmiłem. I wydaje mi się, że to powinno być to, nie? To powinna być ta super świątynia. O, w ogóle True Sun God kosztuje tylko 200 tysięcy teraz. Zobaczmy, czy to się stało. Tak, zobaczcie, Adora. Dokładnie, mamy to. Zobaczcie, nowy ten. Nawet nowy awatar? Nie wiem, jak to nazwać. Udało nam się połączyć Adorę. Mamy tutaj jakieś efekty jakby ze Spike Factory. Spoko, spoko. Udało nam się połączyć Adorę ze świątynią. No i spoko. Teraz tylko, wiecie, teraz tylko pograć z tym do late game'a i zobaczyć, jak to działa. O, widzę, że w ogóle działa ten laser. Adora nam zniknęła. Latają dwie te takie bańki, które zazwyczaj latają na... Wiecie, Adora ma takiego skilla, którym aktywuje tę bańkę, ten piorun, zwał jak zwał. I on właśnie atakuje tym laserem. Tu widzę, że ta świątynia ma takie dwa. Więc może Adora na którymś poziomie też ma takie dwa. Tego jakby nie jestem pewien. Natomiast no... Wiem, że to zadaje naprawdę spory damage, więc... Fajnie, że to mamy. Tak jak mówię, udało mi się zbudować. Tak jak mówię, ta świątynia mogłaby być lepsza. Mogłaby być lepsza, gdybym ją połączył, wiecie, gdybym miał jeszcze jednostkę innego typu. Czyli na przykład mówię, gdybym zagrał z jakimiś jednostkami primary, albo z militarną jednostką, nie? Z militarnych jednostek można by zagrać z właśnie z tym.
jak to się nazywa, z... Wyleciało mi z głowy, z Darkling Gunem, o. W ogóle mam milion golda. No, wydaje mi się, że mam milion golda i wygraną w kieszeni w tym momencie, nie? Okej, zbudujmy sobie ten piąty tier. No nawet jakieś zadania udaje mi się ukończyć, że 10 razy zbudowałem tę jednostkę. Oczywiście te zadania jest bardzo łatwo ukończyć na tego typu trybach. Te questy, że właśnie trzeba zbudować ileś razy daną jednostkę, to bardzo łatwo jest zrobić na tego typu trybach. Zaraz oczywiście będę mógł powolutku rozpoczynać sprzedawanie farm. Ej, ale możemy użyć Sacrifice Adory. Ja jestem ciekaw, co się wtedy stanie. Bo ten skill... boostuje wybraną wieżę i... później ją wchłania. Aha, no tak, no to pewnie nic nie zmieni, bo ta wieża po prostu zniknie. Na chwilę dostanie boosta, a potem zniknie. Tak mi się wydaje. Dobra, ja czekam na jakiś rush od niego. Czekamy na jakiś rush od niego. Jestem po prostu ciekaw, jak mi pójdzie, jeżeli to on mnie zraszuje. Także na to sobie poczekamy. Dobra, zygzakiem trzeba stawiać te super małpki. Mam już milion golda, więc gold idzie mega szybko. Ale tak jak mówię, od razu zacząłem fajnie farmić, więc tej kasy też jest sporo. Nie mam co wysyłać na przeciwnika balonów, bo i tak... nie mam po co sobie podbijać tego przychodu, nie? Wysyłanie na niego balonów miałoby tylko i wyłącznie sens, jeżeli chciałbym go po prostu pokonać. A na razie nie chcę, bo... możliwe nawet, że wiecie, że przez to przegram. Że jakby nic na niego nie wysyłam, chociaż mogę wygrać. Bo jeżeli on poczeka jeszcze odpowiednio długo, to wiecie, prawdopodobnie dotrwa do momentu, kiedy ja nie będę w stanie się już wybronić przed jego rushem, nie? Przed rushem z badów. Natomiast no, ja chcę zobaczyć, nie? Ja chcę po prostu zobaczyć, jak sobie poradzę. 31 runda. On w ogóle robi jakiś, zobaczcie, festiwal mortarów jest po jego stronie. Nie mam pojęcia. W ogóle nie wiem, jak ulepszony to jest mortar. Nie mam pojęcia, jak to jest ulepszony mortar. Ty no, pierwszy raz widzę coś takiego. Chyba. Nie mam pojęcia, jaki to jest upgrade. Może to jest dół połączony z górą? Nie wiem. Nie mam pojęcia naprawdę. Wiem, że zaczyna się runda 33. No. I co? Zadzieje się coś? Czekam, aż coś na mnie wyśle. Aha. Poddał się. Nie. Ja to mam pecha, nie? Jak już się udało zbudować, to przeciwnik się poddał i nawet mnie nie zraszował. Nawet nie zobaczyliśmy, jak ta Adora atakuje. Dobra, zagram jeszcze jeden meczyk i widzimy się w momencie, w którym zbuduję po prostu ponownie tą świątynię. I o, odbierzmy sobie tylko questy. Miejmy nadzieję, że tym razem uda się ją sprawdzić. Bo nie wiem, mapa się taka wylosowała, że będzie nam ciężej uzbierać odpowiednią ilość golda. Wziąłem Darkling Guna. Bo jednak jest lepszy w early game'ie. Po prostu. No i zobaczymy. Zobaczymy tak naprawdę. Tu może bym tę świątynię zbudował. Jeszcze nie wiem w tym momencie. Lecą fiolety. Ale raczej nic nie powinny nam zrobić. Czy ja mogę Darklingana jeszcze tu gdzieś na dole postawić? Chyba nie za bardzo. No na razie skupiam się na upgrade'owaniu farm. Mapka Glade, jak zresztą już widzicie. No mówię, no cięższa mapka niż te, które mieliśmy do tej pory, natomiast wydaje mi się, że to tak naprawdę nie ma większego znaczenia. Trochę by ciężej będzie nam się farmiło, ale dalej, jeżeli jakoś szybko nie przegramy, albo jeżeli on szybko nie przegra, to powinniśmy być w stanie po prostu wbić dalej. No po prostu powinniśmy dalej być w stanie wbić tą Adorę. Weźmy Target Independent i niech tutaj... będziemy mieli support jeszcze jednego Darklinga na spoko. Mamy Monkey Wall Street, w sumie chyba w podobnej rundzie co w tamtej gierce. Nie wiem dlaczego ja ciągle farmię na zielonych balonach, to może być też spory problem. Dobra, lecimy sobie z piątymi tierami. A czy z czwartymi tierami farmy? Niedługo oczywiście będziemy starali się ulepszyć piąty tier, natomiast na początku najważniejsze jest to, żebyśmy mieli tutaj piąty tier Monkey Wall Street. Tak jak mówię, im szybciej zbudujemy ten upgrade, tym lepiej, bo on daje nam przecież... o. Mamy piąty tier.
Banana farmy. Im szybciej zbudujemy ten tier, tym lepiej, bo tak jak mówiłem, on nam daje 20 tysięcy co turę, więc to w tym momencie jest no bardzo dużo, dlatego ten upgrade jest swego rodzaju must have'em w tym momencie. To sobie sprzedamy. Moim zdaniem dużo lepiej, no postawmy po prostu Mankinomics, postawmy piąty tier, jaki nam został. Wydaje mi się, że w tej grze dla odmiany trochę bardziej też będę musiał się skupić, będę musiał stale wysyłać te balony, bo jednak będą one stanowiły już jakiś, wiecie, jakąś znaczącą ilość mojego przychodu, bo mimo, że no po prostu nie ma miejsca na zbyt dużo farm, więc w tym momencie, no w tym momencie te, tak jak mówię, te no wysyłanie balonów zaczyna być dla mnie dosyć istotną formą zarabiania. Dlaczego on napisał good game? Mam nadzieję, że zaraz nie wyjdzie z gry. Problem jest taki, że widzicie, jeżeli ja będę chciał zbudować świątynię, to będę musiał posprzedawać wszystko to, co tu jest naokoło, bo przecież nie chcemy, żeby ten tier, a może chcemy, tylko Mankinomics sprzedam, bo nie chcemy, żeby za dużo farm się złapało, bo to bez sensu, bo i tak chyba maksymalnie można 50 tysięcy wydać, żeby otrzymać maksymalnego boosta do świątyni, więc zostaję sobie dwie łapki z bumerangiem. O, dwóch Dark Championów, to będziemy mieli na spokojnie 50 tysięcy. Collect All, żebym nie zapomniał. Jejku, Mankinomics jest takim super upgrade'em. Nie dość, że Collect All, zaraz skill mi się odnowi. Przerzucam się na drugą stronę. 278 tysięcy, więc mamy tak naprawdę tyle golda, że już jestem w stanie zbudować tę, wiecie, tę specjalną świątynię. Natomiast póki co jeszcze czekamy, farmimy. Wydaje mi się, że tak do 24 rundy na spokojnie możemy farmić, nie? Jak się ulepszy Adorę na 20 level, to ona ma pojedynczy taki piorun. Właśnie to sprawdziłem. Gdyby on mi wysłał opancerzonego zomga, to mógłbym mieć problem. Natomiast wtedy mógłbym zawsze po prostu zareagować. No mógłbym mieć problem. A, jeszcze militarną jednostkę za 50 tysięcy. O, to tak zrobimy? Tylko to chyba jest poza zasięgiem. Rozprzedajmy to. Mada po prostu dam. Magic. Dobra. Collect all. To sprzedamy. To sprzedamy. Budujemy świątynię. Magiczne, supportowe, dobra, let's go, mamy świątynię. Teraz wracamy z... Znaczy w sumie to na razie nie wracam z farmami, po prostu... Znowu buduję Mada. Budujemy farmę pod dolny tier. Okej. I lecimy z... Potrzebujemy jeszcze dolnych... Dwóch, myślę, że Dark Championów nam wystarczy. No i lecimy. I mamy znowu, o, nawet więcej wchłonąłem niż bym chciał. Mamy znowu zupgrade'owaną świątynię, zobaczcie. Mamy znowu zupgrade'owaną świątynię. No i przy okazji, teraz jak budujemy farmy w zasięgu tej świątyni, to oczywiście one są za mniejszą cenę, więc to też całkiem spoko. Natomiast no trochę straciłem, wiecie, na tym, że no przez chwilę tych farm w ogóle nie było, nie? No to nie da się ukryć, że trochę na tym straciłem, natomiast wydaje mi się, że to nie ma aż takiej dużej różnicy w tym momencie, że to nie ma aż takiego dużego znaczenia. No i co? Teraz najrozsądniej jest oczywiście zestawić się super mobkami. To jest najlepsze, co można zrobić. A, i zupgrade'ować zasięg świątyni. Fajnie, bo w ogóle ta Adora ma zasięg tutaj na całą mapę. Dzięki temu będziemy, zobaczcie, też... Z racji tego, że to jest Adora w ogóle, to wszystkie super mobki dostają buffa. Jeszcze ekstra. Z tego, wiecie, z tego, że ta świątynia składała się z Adory, to jeszcze dodatkowo dostajemy poza, wiecie, klasycznym boostem ze świątyni, to jeszcze dostajemy, wiecie, boosta z tego, że mówię, że składową tej świątyni była Adora. Spoko. Ja póki co rozstawiam sobie super małpki, natomiast będę musiał sprzedać farmy, żeby móc to zrobić tak, jak bym chciał. O, tu widzę, że są jakieś takie miejsca, że buff nie sięga. Ale spoko, no nie ma tego złego. Tych sobie ulepszamy. Te sobie ulepszamy na czwarty tier. Piąty tier raczej będę chciał mieć może gdzieś bardziej na środku. Coś takiego. Także lecimy na czwarty tier. Oho, powiedziałem na czwarty tier i ulepszyłem na piąty. No właśnie dlatego nie lubię ulepszać na piąty na koniec. Bo ja zawsze po prostu trochę tak klikam, wiecie, na czuja.
i potem się okazuje, że przez przypadek wyklikałem piąty tier, a tak jak postawię piąty tier, no to drugiego piątego tieru postawić nie mogę, więc problem się rozwiązuje sam. Dobra, tu oczywiście mad, niech atakuje w tę stronę, laser również, proszę bardzo, no i jest elegancko, jest naprawdę elegancko. A on ma snajperów, a też ma Adorę. A, ale on nie ma super małpek, ojejku, no to jestem ciekaw w sumie. No bo on nie ma super małpek, to nie będzie mu tak łatwo. Ja mam jednak dużą, dużą przewagę z tymi super małpkami. Bo on ma Adorę, myślałem, że weźmie super małpkę, skoro wziął Adorę, nie? W ogóle zobaczcie, świątynia ani razu jeszcze nie atakowała. Wszystko? A nie, no w sumie to atakuje, nie? Te samoloty nad nią zatrzymują te rzeczy, które na mnie tu lecą. Spoko. I 40 tysięcy do kieszonki. Mega. Milion golda, myślę, że... Znaczy, czy ja więcej nie potrzebuję? Jeżeli bym go chciał zraszować, no to potrzebuję. Wiem, że on ma więcej HP ode mnie, więc teoretycznie jest na wygranej pozycji, natomiast... Niewiele to zmienia na Banandzie, bo... Tak, widzicie, można grać do setnej rundy na Banandzie, więc to nie jest normalna gra, więc to wiecie, nie jest normalna sytuacja. Bo w normalnej grze bym się bał, bo musiałbym z nim wygrać do rundy 40, natomiast tutaj... No tutaj, no to tak nie działa, nie? Na Banandzie jest tak, że na setnej rundzie HP wam spada obu do zera. Znaczy do jednego, nie do zera, tylko do jednego. I w 101 rundzie, jeżeli się nie mylę, jeżeli dalej nikt nie wygra, no to jest remis. Natomiast... No, w normalnej grze to wygląda na takiej zasadzie, że na 40 rundzie wygrywa ten, kto ma więcej HP. Natomiast jeżeli oboje macie tyle samo, to macie, spada wam HP do 1 i macie jeszcze 10 rund. Tak to zazwyczaj wygląda. No a tutaj, wiecie, do setnej rundy to mamy sporo czasu, a ja nie wierzę, że on do setnej rundy dotrwa po prostu z tymi jednostkami, które tu ma. Świątynia zajmuje bardzo dużo miejsca. Natomiast... ja sobie wypoczywam. On zastawił się absolutnie snajperami. Zobaczcie. Sami snajperzy pod stunowanie. No, jestem ciekaw, jak to w praktyce wyjdzie, nie? Kto z nas... Znaczy, wydaje mi się, że wygram, nie? Że raczej nie ma szans, żebym przegrał. Zobaczcie, jaki piękny awatar. Ze specjalną świątynią. No, ale kto wie, nie? 40 runda. I aktualnie po prostu ulepszam. Ulepszam sobie super małpki. No jestem ciekaw, jak ta gierka się zakończy. Póki co nic absolutnie, wiecie, się nie wydostaje po mojej stronie. Widzę, że po jego stronie już, o! Już się coś zaczyna dziać. No, wiecie, no, mam lepszy zestaw jednostek, to nie ma co ukrywać, nie? Ten Dartlingan jeszcze może mu trochę pomóc, ale... Ale raczej to wygraliśmy. Znaczy, no to jest praktycznie pewne, że to wygraliśmy. No ale wiecie, jestem ciekaw, do której rundy uda się dotrzeć. Czy może do 50 uda nam się obu wytrwać? Jestem mega ciekaw. Sondrom, ciekawe, ile HP też ma. W sumie on mógłby wysłać na mnie bady. Ja bym mógł przegrać, jak on by wysłał dużo badów na mnie, bo to nie jest tryb with fire, bo ja ostatnio grałem Banandze with fire i teraz mam od razu tak zakodowane, że wiecie, nie opłaca mu się wysyłać badów, bo przecież wysłałby też na mnie, w sensie na siebie, a on prędzej by przegrał niż ja, ale to nie jest prawda. Tak naprawdę on może wygrać wysyłając na mnie bady i jeżeli będzie chciał tak wygrać, to ja mu pozwolę wygrać tę grę, bo mi zależy tylko i wyłącznie na tym, żeby sprawdzić, jak działa ta świątynia, nie? Natomiast już teraz widzę, że na ten moment działa na tyle dobrze, że zobaczcie, żaden sterowiec nie jest w stanie się przedostać po prostu. Dopiero teraz w ogóle jakiekolwiek wychodzą po mojej stronie, że jestem w stanie je zobaczyć. Natomiast u niego, no te sterowce dużo dalej docierają. Dużo dalej docierają. Weźcie pod uwagę, że on te sterowce jeszcze zatrzymuje. Ja ich nie zatrzymuję, ja je od razu pokonuję. On, wiecie, ma stuny na tych sterowcach, a i tak, no, nie daje rady. Dał good luck, jestem ciekaw. A, good game, poddał się. Okej. Szkoda. Zombie lecą. Te zombie oczywiście mają dużo więcej HP niż normalnie, bo to jest 45 runda już, ojejku. Całkiem... Nie wiem, dlaczego właśnie on mnie niczym nie zraszuje. W sensie mógłby wygrać. Mógłby wygrać, gdyby teraz wysłał na mnie zombie, ale te DDT szybko lecą. Ale daliśmy radę. O, on już tak nas styknie. Oj, no niestety nie udało się. Okej, 46 runda. Myślę, że mega fajna gra. Ode mnie, słuchajcie, na ten moment to tyle. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że filmy z nową świątynią
złączeniem Adory ze świątynią wam się spodobały. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich odcinków, wielkie dzięki za każdą pozytywną ocenę. No i co? Ja wam życzę miłego dnia. Do usłyszenia, do zobaczenia na kolejnych filmach. Trzymajcie ciepło. Cześć!